Witaj, nazywam się Radosław Salak i zapraszam Cię do obejrzenia filmu, z którego dowiesz się, jak sprawdzić za darmo swój tak zwany credit score w UK. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje mnóstwo firm, które tworzą coś na kształt profilu kredytowego osób mieszkających na wyspach. Do każdej osoby przypisany jest specjalny wynik złożony z pewnych punktów, wysoka albo niska zdolność kredytowa. I firmy, które tworzą tak zwany credit score, zbierają tego typu informacje, interesują się, gdzie mieszkamy i od jakiego czasu, czy i gdzie pracujemy, czy posiadamy niespłacone pożyczki, karty kredytowe, hipoteki, jakie mamy rachunki bankowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest analizowane i na podstawie tych informacji otrzymujemy końcową ocenę. I pytanie brzmi, dlaczego warto to śledzić? Może się jednak zdarzyć taka sytuacja, że spłacona kilka lat temu karta kredytowa bądź też pożyczka nadal może widnieć jako niespłacona. Może być tak, że raz nie zapłaciłeś jakiegoś rachunku i on dalej widnieje, że nie jest opłacone. Więc ogólnie polecam sprawdzać i śledzić. Teraz Ci pokażę jeden ze znanych takich serwisów. On się nazywa creditkarma.co.uk. Tak jak widzisz, jesteśmy na stronie tego serwisu. Wystarczy tylko otworzyć konto, zarejestrować się. Ja z niego korzystam. Tak jak widzisz, to jest już po zalogowaniu się. Mam tutaj 608 punktów, chyba na 710, więc nie jest tak źle. I oczywiście tobie tego nie pokażę. Tutaj jak zjadę niżej, to mogę zobaczyć historię wszystkich spłaconych kredytów, kart kredytowych, hipotek, co tam jeszcze jest, adresy zamieszkania, wszystkie poprzednie od początku. Nawet fajna sprawa, bo jak gdzieś musisz podać w jakichś formularzach adres zamieszkania 5 lat wstecz, no to takie systemy mają to wszystko zapisane w sobie. Czy jesteś zarejestrowany do głosowania, no i tego typu rzeczy. No i oczywiście, czy miałeś ogłoszone bankructwo, czy jakieś problemy z prawem. Tego typu informacje polecam Ci założyć. To nic nie kosztuje. Jest za darmo. Wystarczy zarejestrować się. Tego typu serwisów jest dużo więcej. Również jest wersja na komórkę. I tu jeszcze taka jedna prośba do Ciebie. Jeżeli lubisz tego typu filmy o praktycznych wskazówkach dla osób, głównie mieszkających w Wielkiej Brytanii, daj łapkę do góry. Daj jakiś komentarz dla zasięgów, żeby po prostu Facebook nie zakopał tego filmu, bo być może nigdy nawet nie słyszałeś o takim serwisie i korzysta z płatnych. Oczywiście są płatne serwisy, też polecam pewne, mają swoje pewne zalety, których nie mają darmowe, ale o tym Ci opowiem już w innym filmie i pod spodem, pod tym filmem będą linki tu w opisie. Bardzo fajna sprawa, szybko można się zarejestrować, wystarczy podać podstawowe dane. Później system zaciąga i Ty możesz sprawdzać, czy to się zgadza, czy nie zgadza. Możesz sobie zadać pytanie, dlaczego jest za darmo. No wiadomo, nie ma darmowych obiadów. Firma będzie chciała po prostu Tobie później świadczyć, dokładnie pośredniczyć w pewnych usługach finansowych, żebyś po prostu u nich coś wykupił za ich pośrednictwem. Więc jak widzisz, to jest króciutki film, ale bardzo praktyczny i mam nadzieję, że co nieco się z tego dowiesz. Jeszcze raz tutaj podkreślę, daj łapkę do góry, a będę nakręcał więcej filmików, żebym po prostu wiedział, czy takie coś ma dla Ciebie wartość, czy nie. Napisz proszę w komentarzach, czy znasz tą firmę, a może czy masz tam konto, a może polecasz coś innego. Fajnie by było też, żebym chciał poznać jakieś inne rozwiązania. Dodam od siebie, że ten serwis, tutaj wrócę ponownie, to się nazywa Credit Karma. On się kiedyś nazywał inaczej. Ta firma została wykupiona bodajże chyba przez firmę amerykańską, z tego co pamiętam. Nawet nie chcę tutaj też skłamać. Ja tu miałem konto już od dobrych parę lat. Pisze tak, z Ameryki. Tak, i tu pisze We now broke our friends at UK. Tak, o, zgadza się. Kiedyś to się nazywało Nodul. Pamiętam, bo tam miałem do nich konto i oni się teraz przerobili na Credit Karma. Więc dziękuję Tobie. To był króciutki film oraz napisz koniecznie w komentarzach, z jakiego serwisu korzystasz, płatnego, darmowego, ewentualnie co polecasz i dlaczego. Też chciałbym się coś dowiedzieć interesującego. Zapraszam Cię również na blog Money Grabbing, CUK, gdzie publikuję dużo ciekawych informacji. Cześć!